prostu trzeba odsunąć PiS od władzy, to jest prosta sprawa. I przywrócić elementarny porządek. Wyborcy PiS żyją pod taką narkozą propagandy pisowskiej, prawda? Oni cały czas słyszą, że świetnie. Trzecia kadencja PiS to koniec państwa ze znakiem zapytania. No pełna zgoda. Pierwsza z brzegu. Czy zna pan Natalię Janoszek? Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj Dowejko, redakcja Goniec.pl. Kolejny odcinek programu Kart na stół Państwa i moim gościem poseł Koalicji Obywatelskiej, profesor Dariusz Rosati. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie pośle, mamy coraz to więcej informacji ekonomicznych, gospodarczych z ostatnich tygodni. To się bardzo szybko nawarstwiło, tak 800 plus, 300 miliardów pozabudżetowego długu według nich. Pierwszy raz w historii w ogóle negatywnie zaopiniowany budżet państwa. Pan jako ekonomista, gdy pan na to patrzy, co pan sobie myśli? Znaczy dla mnie to nie jest niespodzianka, bo to jest jakby rozpędzanie się tendencji, która no już jakby jest obecna w polskiej gospodarce od kilku lat. Znaczy psucie finansów publicznych, coraz mniejsza przejrzystość tych finansów, wyprowadzanie pieniędzy poza budżet i poza kontrolę parlamentu, zwiększanie zadłużenia, zła struktura wydatków budżetowych, czyli głównie właśnie transfery socjalne, jakieś bieżące wydatki na jakieś zupełnie poronione pomysły inwestycyjne, natomiast brak inwestycji, brak pieniędzy na rozwój, brak środków na ogarnięcie kryzysu w służbie zdrowia, w edukacji, w mieszkalnictwie, w energetyce. No wszędzie się to wszystko sypie, więc nie jest to żadna niespodzianka, ale rzeczywiście mamy do czynienia, tak jak pan wspomniał, po raz pierwszy z negatywną opinią Najwyższej Izby Kontroli o wykonaniu budżetu państwa za ubiegły rok. I NIK zwraca uwagę na te zjawiska, które ja też w tej chwili w skrócie tak powiedziałem. Przede wszystkim nieprzejrzystość, niejasność procedur budżetowych, wydawanie pieniędzy bez kontroli, utworzenie rozmaitych funduszy poza budżetem, które nie podlegają kontroli parlamentarnej. My właśnie nie wiemy, co roku mamy kilkadziesiąt albo 100 miliardów złotych wydawane poza jakąkolwiek kontrolą. Taki bal na Titanicu i pytanie, jak on się skończy, no bo te kwoty muszą robić wrażenie, no bo 300 miliardów złotych to jest ogromna kwota. I czy jest plan w ogóle na to, jak te finanse publiczne naprawić? Ja jeszcze dodam, zanim odpowiem na to, oczywiście dodam jeszcze, że mamy rosnące gwałtownie sumy gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa. Rozwaj tym funduszom, takim jak Polski Fundusz Rozwoju czy Fundusz Przeciwkowidowy. My już nie mamy COVID-u, ale Fundusz Przeciwkowidowy ciągle pozostał, prawda, i wydaje pieniądze, emituje obligacje, które są gwarantowane przez Skarb Państwa. To idzie w setki miliardów wszystko. W którymś momencie, jak nagle okaże się, że po prostu nie da się spłacić tych długów, to oczywiście państwo czy rząd sięgnie do kieszeni nas wszystkich. Powiedział pan, co można z tym zrobić? No przede wszystkim odsunąć od władzy tych, którzy psują finanse publiczne, którzy doprowadzili do tego zadłużenia i którzy rządzą od 8 lat. No po prostu trzeba odsunąć PiS od władzy, to jest prosta sprawa. I przywrócić elementarny porządek. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, co trzeba robić. No te wszystkie pieniądze powinny wrócić do budżetu, bo przecież po to jest Sejm, żeby kontrolować, co rząd wydaje. U nas Sejm został zdegradowany do roli po prostu potakiwaczy. Natomiast czy uważa pan, że opozycja jest w stanie uzdrowić finanse publiczne? Czy na przykład nie doprowadziłaby do tego, żeby 800 plus prowadzić i żeby była waloryzacja tego programu, czy też inne jej działania nie będą wręcz proinflacyjne? Nie, jesteśmy gotowi wprowadzić nawet 800 plus pod warunkiem, że nie będzie to powodowało odpływu ludzi z rynku pracy. My chcemy pomagać ludziom, którzy pracują. I tych ludzi trzeba wspierać. Jeżeli ktoś pracuje i mu nie starcza, to ja uważam, że warto pomagać. Natomiast rolą świadczeń społecznych nie jest to, żeby zastępowały po prostu zarobki, które otrzymuje się pracując w przedsiębiorstwie. To po prostu będzie 10% budżetu państwa. To jest bardzo dużo. No Polacy, polskie państwo wydaje bardzo dużo pieniędzy na wydatki socjalne już teraz. Nasza odpowiedź na propozycję PiS, żeby od stycznia było 800 zł na każde dziecko, wynika z dwóch czynników. Po pierwsze 500 zł, które było oryginalnie, w tej chwili jest warte mniej niż 300 zł, czy 320 zł mniej więcej. Więc tylko sama waloryzacja tego świadczenia
Czyli innymi słowy, żeby ludzie mogli kupować no, tyle, ile kupowali 4 czy 5 lat temu, kiedy program wchodził w życie, no to trzeba dać im 800 zł. Ale po drugie, założenie podstawowe jest takie, że my dokonamy audytu finansów publicznych. Ja już wspomniałem o tym, że jest bardzo wiele wydatków ukrytych w rozmaitych funduszach. My do tych danych szczegółowych nie mamy dostępu. My wiemy, jakie grube miliardy wydaje się na przykład z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych w związku z wojną. I nikt nie mówi, że nie powinniśmy kupować uzbrojenia, tylko że my wiemy, tak widzimy z tego, co widać, to jest kupowanie na łapu-capu, to jest kupowanie jak popadnie. To jest tak, byśmy weszli do supermarketu i po prostu z każdej półki ściągali po jednym słoiku, czy po jednej butelce soku i tak dalej, wrzucali do wózka. To się wszystko naszym zdaniem po prostu nie składa w spójny system modernizacji i wzmocnienia naszej armii. To jest wywalanie pieniędzy po prostu. Więc my ten audyt będzie jakby punktem wyjścia. Musimy zobaczyć rzeczywiście, w jakim stanie są finanse publiczne, budżet państwa, jakie są największe słabości. To rozpoznanie już mamy i wiemy, na co trzeba przeznaczać pieniądze. Tak jak powiedziałem, na służbę zdrowia, na mieszkania, na edukację, na transformację energetyczną, na wykluczenie komunikacyjne, które trzeba zlikwidować. To są wszystko cele, na które te pieniądze powinny pójść. Wiemy, skąd będziemy je brali. Będziemy je brali z wzrostu gospodarczego. Bo jak my dojdziemy do władzy, to się uruchomią inwestycje. Ożywienia inwestycji podpisem już nie będzie, dlatego że to jest władza, która zmienia reguły gry gospodarczej w sposób nieoczekiwany w ciągu roku. No i efekt jest taki, że Polska ma w tej chwili jeden z najniższych udziałów inwestycji w produkcie krajowym. Natomiast to nie są wszystkie złe informacje, bo mamy też nowelizację budżetu, które zakłada przede wszystkim wyższą inflację, mniejszy wzrost, większe wydatki i mniejsze przychody. Tak jest, dokładnie. To jest właśnie nowelizacja à la PiS i ona jest jeszcze z tego powodu śmieszna, że myśmy mówili o nierealnych założeniach budżetowych, jak przyjmowaliśmy budżet w styczniu, w lutym jeszcze, prawda, kiedy ustawa budżetowa szła do podpisu do pana prezydenta, mówiliśmy, że to jest po prostu nierealny budżet. To było 4 miesiące temu. I po 4 miesiącach oni przychodzą z prośbą, żeby nowelizować budżet. No nic takiego się przecież nie stało, prawda? Nie wybuchła nowa wojna, wręcz odwrotnie. Pojawiły się nowe, korzystne zjawiska. Ceny surowców energetycznych spadły, prawda? Inflacja też się już obniżyła, ale oni po prostu przygotowali budżet na ten rok tak kompletnie od czapy, muszę powiedzieć, że to nie miało prawa się udać. Więc to jest dowód albo z jednej strony tego, że chcieli oszukać, albo jakiejś skrajnej nieudolności. Natomiast nie ma pan wrażenia, że żaden polityk w Polsce nie jest w stanie teraz powiedzieć tak uczciwie Polakom, że w wyniku pandemii, wojny i wysokiej inflacji może wystąpić tak, że trzeba będzie część oczekiwań zmniejszyć, albo nawet społeczeństwo zubożeje troszkę, tak samo jak zresztą zubożało wiele społeczeństw w związku z tym, co się działo. No, społeczeństwo, a przynajmniej wyborcy PiS żyją pod taką narkozą propagandy pisowskiej, prawda? Oni cały czas słyszą, że jest świetnie. Że jest świetnie, prawda? Że Polska się rozwija, cały świat nam zazdrości, mamy najniższe bezrobocie i tak dalej, i tak dalej. Więc oni w ogóle nie spodziewałem się tego, że może wystąpić jakiś problem. Natomiast ludziom trzeba powiedzieć prawdę. No. Dlatego my otworzymy te wszystkie księgi rachunkowe, pokażemy, jaki bałagan został tam wprowadzony. Te wszystkie zobowiązania ukryte, nieukryte, wymagalne, niewymagalne, to wszystko po prostu ujawnimy i powiemy, do czego, do jakiego stanu, do jakiego bałaganu, do jakiej zapaści finansowej doprowadził. Natomiast nie obawia się pan takiego momentu, że wy przejrzycie to, co się dzieje z budżetem, i nagle stwierdzicie, oho, nie ma pieniędzy, to chyba jednak zrezygnujemy z tego 1500 plus tego 800 plus. Jednak tego nie zrealizujemy, bo słuchajcie, no nie ma pieniędzy. Nie, to za wcześnie o tym mówić, prawda? Dlatego, że... Ale bierze pan pod uwagę taki scenariusz? Oczywiście, że bierzemy pod uwagę scenariusz, w którym może nie być pieniędzy w budżecie. Ale wracam do tego, co powiedziałem. My wygenerujemy większe dochody dzięki wzrostowi gospodarczemu, a wzrost gospodarczy osiągniemy w perspektywie 2-3 lat dzięki powrotowi inwestorów na rynek polski. Po prostu my skończymy ze zmianami podatków od poniedziałku do piątku, my skończymy z polskimi ładami różnego typu, my skończymy z zaskakiwaniem przedsiębiorców, skończymy ze straszeniem przedsiębiorców zagranicznych, ustabilizujemy reguły funkcjonowania systemu podatkowego, przekształcimy urzędy skarbowe w urzędy pomocy podatnikom i tak dalej, i tak dalej.
dzięki temu będziemy mieli stabilne reguły finansowania. Ale to jest jedno źródło. Drugie źródło to my w ciągu 2 tygodni dostaniemy pieniądze z Unii Europejskiej. I nie dlatego, że wygra Platforma, tylko dlatego, że my dokonamy tych zmian, na które rząd Morawieckiego umówił się z Unią Europejską. Czyli zlikwidujemy te izby dyscyplinarne wszystkie, prawda, odblokujemy energetykę wiatrową. To są te główne w tej chwili 2 tematy, które blokują dostęp do pieniędzy na Krajowy Program Odbudowy. Tam w Brukseli leży 170 miliardów złotych, których rząd PiS nie jest w stanie od ponad 2 lat, nie są w stanie wziąć ani jednego euro, ani jednej złotówki. I to jest drugie źródło. Trzecie źródło, no wiemy coraz więcej o tym, jak nominaci pisowscy korzystają w spółkach Skarbu Państwa. Wiemy, do jakich nadużyć dochodzi. Wiemy, jakie kolosalne, grube miliony wyprowadzają, prawda, pan Obajtek i jemu podobni. I to wszystko zostanie ukrocone też w ciągu 3 miesięcy. Też dokonamy oceny sytuacji w tych spółkach Skarbu Państwa, żeby one zajęły się tym, co muszą robić, a nie kupowaniem gazet. Obiecałby pan na przykład dzisiaj Polakom, że już nie będzie takich grafik jak na Wirtualnej Polsce na przykład, czy innych mediach, gdzie widzieliśmy, ile kto zarabia jako prezes, jako członek zarządu, to są często grube miliony złotych. No tak, no i bardzo dobrze, że to ujawniamy, bo myśmy to ujawnili w ramach działalności poselskiej. Ujawniliśmy te wszystkie zarobki. Ale czy wy i wszyscy to ukrócicie? Czy na przykład za waszej kadencji prezesi czy członkowie zarządu spółek Skarbu Państwa będą zarabiać mniej? To zależy w jakim przypadku, prawda? Natomiast z całą pewnością zrobimy tak, żeby zarobki były stosowne do tego wysiłku organizacyjnego i wysiłku menedżerskiego. Stosowne, czyli mniej? Nie. Więcej? Ja nie wiem, czy mniej, bo to trzeba by każdą firmę rozpatrywać z osobna. No. Przecież mamy jakiś rynek, prawda? Rynek na usługi menedżerskie, rynek na menedżerów, dyrektorów i tak dalej. My wiemy mniej więcej, jakie są stawki w prywatnym sektorze. Sektor państwowy nie powinien na pewno zarabiać więcej niż sektor prywatny. Natomiast gdyby pan dzisiaj popatrzył na te wszystkie fundacje, instytuty, które się potworzyły i które prowadzą... To jest czwarte źródło. Które by pan zlikwidował? Tak teraz, na szybko. No, mamy Fundusz Solidarności, który w ogóle wydaje połowę pieniędzy nie na to, na co powinien, prawda? Mamy Instytut Wolności Narodowej, czy jak on się nazywa, prawda? Instytut to jest obywatelski, prawda? Który wydaje pieniądze tylko na finansowanie jakichś szemranych, drobnych organizacji, które są zbliżone do PiS-u w taki czy inny sposób. Mamy fundusz ministra Czarnka, który rozdziela środki tylko na szkoły, które podobają się panu ministrowi, wbrew opinii komisji ekspertów, która mu doradza w tej sprawie. Mamy fundusz pana Glińskiego, wicepremiera, ministra kultury, który też Polska Fundacja Narodowa, rozmaite takie przybudówki, gdzie obracają setkami milionów złotych i to wszystko jest wydawane, no po prostu albo wywalane w błoto, albo wręcz finansuje działalność partyjną, prawda? Tych oszczędności i możliwości zdobycia pieniędzy jest masa. Wspomniałem, zatrzymamy takie inwestycje bez sensu, jak CPK, jak budowę Pałacu Saskiego, jak inne tego typu inwestycje i pomysły, prawda, które wychodzą na przykład z Ministerstwa Obrony, jak na przykład akcja ławeczek albo pomników, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A co do właśnie CPK, to jak pan patrzy na lotnisko w Radomiu, to pan sobie myśli? Na razie CPK zarządza kilkudziesięcioma hektarami łąki, prawda, które trzeba ścinać, bo jeszcze dostają chyba za to dotacje unijne i to kosztuje kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Lotnisko duże jest oczywiście Polsce potrzebne, ale ten pomysł się nie składa w żadną sprawę. Może za 50 lat, ale to po prostu trzeba od początku przejrzeć te wszystkie założenia projektowe i przede wszystkim jakby efektywność tego przedsięwzięcia, komercyjną efektywność i po prostu przestać bujać w obłokach i budować właśnie, realizować megalomańskie pomysły, prawda? Takie, że to po prostu musi być największe lotnisko w całej Europie. No nie ma żadnych podstaw niestety, żeby to... Co z Izerą, bo mamy projekt, mamy logo, mamy wszystko, tylko fabryki nie mamy. To samo, tak. Mamy, no zamiast 100 tysięcy samochodów mamy, prawda, 10 tysięcy wyciętych drzew pod Jaworznem. Izera była obiecana, nie ma Izery. Mieszkania były obiecane, nie ma mieszkań. Prom miał być obiecany, stępka rdzewieje. To są wszystko obietnice rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Natomiast propaganda jest tak nachalna, pisowska, telewizyjna, że do wielu Polaków w ogóle niestety ta prawda nie dociera. Ta prawda i te informacje nie docierają. Więc tak jak powiedziałem, przede wszystkim ujawnimy stan faktyczny, stan rzeczywisty. I będziemy realizować w telewizji taki serial o tym właśnie, co PiS nabałaganił w gospodarce. I to nie będą puste oskarżenia. Nie, to będą relacje podparte dokumentacją, kontrolami Najwyższej Izby Kontroli, rzeczywistymi wynikami spółek, prawda. Pokażemy, jak dywidendy w spółkach, czy w ogóle zyski spółek Skarbu Państwa, które powinny się na rozwój tych firm, były przeznaczane na kampanie informacyjne albo na kupowanie maseczek przeciwkowidowych, które nie spełniały polskich standardów i sprowadzanie ich z Chin. Prawda? No, spółki Skarbu Państwa nie są od tego. No. Panie pośle, teraz w ramach naszego formatu oczywiście tradycyjnie 7 kart na stół z pytaniami, tak więc szybkie przetasowanie. No to jest jedyna gra karciana, jakie dzisiaj zagramy. Tutaj, ale to jest dla pana, panie pośle, tutaj 3 pytania do wyboru, tak dobrze, więc... Dobrze, no proszę to na przykład. Proszę odsłonić, proszę przydać. Dobrze, okej. Trzecia kadencja PiS to koniec państwa ze znakiem zapytania. No pełna zgoda. Państwo polskie będzie istnieć prawdopodobnie jeszcze, ale to już nie będzie państwo demokratyczne, to nie będzie Polska wolna i to nie będzie Polska europejska. To będzie taka hybryda pomiędzy Białorusią a Uzbekistanem. Coś w tym rodzaju. Kraj kierowany przez, w sposób autorytarny przez jedną partię, gdzie nie ma niezależnych sądów, gdzie nie ma niezależnych mediów. Was również nie będzie w takim państwie, dlatego że władza autorytarna, obierając kurs na kontrolę wszystkiego, jest zmuszona po prostu ucinać, tak jak to się robi w Rosji, wszelkie przejawy wolnego myślenia i wolnych mediów. Więc ja uważam, że trzecia kadencja PiS to jest po prostu zagrożenie bytu narodowego Polski. Dlatego, że PiS będzie, czy to mówi, czy się przyznaje do tego, czy nie, będzie po prostu dążył do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. I kolejne pytanie, panie pośle. A wtedy nie będzie już nawet żadnej kontroli zewnętrznej. Czy nie wyobraża pan sobie teraz Polski bez Unii Europejskiej? No, znaczy wszystko sobie można wyobrazić, tylko po co, prawda? To jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie nam się zdarzyły w historii, Unia Europejska. No nie powinniśmy z tego rezygnować. PiS sobie z tego albo nie zdaje sprawy, albo doskonale sobie z tego sprawę zdaje, tylko kłamuje całe społeczeństwo. Drugie pytanie, tak? No może tak z drugiego szeregu. 800+, tak czy nie? No właśnie, to jest dobre pytanie. Tak, i od 1 lipca. Miało być od 1 czerwca. Dlaczego nie ma? Przecież PiS, gdyby były pieniądze, to wprowadził. PiS nie ma pieniędzy na program 800+. I jeżeli mamy mieć program 800+, chcę, żeby to wybrzmiało, to trzeba odsunąć PiS od władzy, bo my doprowadzimy do tego, że finanse publiczne odzyskają równowagę i będziemy mieli pieniądze również na programy wsparcia takie jak 800+. Panie pośle, i ostatnie pytanie. Pierwsze z brzegu. Czy zna pan Natalię Janoszek? Nie znam. To była sprawa z Krzysztofem Stanowskim i w ogóle była ciekawostka taka z tej sytuacji, że startowała z list Platformy jako do rady chyba Bielska-Białej. Natomiast nie słyszał pan w ogóle o tej sytuacji. Nie, nie słyszałem o całej tej historii. Nie wiem, czym się jakby dała poznać, od jakiej strony pani Natalia Janoszek i jaka historia jest z nią związana. Także może wezmę jeszcze jedno pytanie. Bardzo proszę. Rząd PiS najgorszy w historii? Znak zapytania. No na pewno najgorszy rząd po 89 roku. Wcześniej mieliśmy rządy równie złe albo nawet gorsze w czasach stalinowskich. Ale po 89 roku, czyli od, no można powiedzieć już od 34 lat, to jest z całą pewnością najgorszy rząd. I panie pośle, jeszcze idąc dalej, jeżeli chodzi o najnowsze sprawy, trzeba sobie powiedzieć o tym, co odkryli dziennikarze w 13 i 14 emeryturą, tak. Bo okazało się, że w sumie to jest trochę pieniędzy z budżetu idzie na emerytów, natomiast przez wprowadzenie tej składki zdrowotnej 9% równie więcej odpływa i tak naprawdę w takim optymalnym wariancie emeryci są 200 zł na minusie.
Ale oczywiście, no jak, no to tak, te rachunki zostały pokazane przez dziennikarzy Gazety Wyborczej między innymi. Ale to jest prosty rachunek, no, na 13, 14 emeryturę łącznie emeryci dostają, ta 14 jest zresztą nie dla wszystkich oczywiście, to jest najniższe uposażenie tylko do 2,5 tysiąca złotych emerytury, więc to jest mniej więcej, ile to jest, 2,5 tysiąca złotych ekstra w ciągu roku. Natomiast emeryt traci choćby na samej inflacji 15-procentowej, traci dwie emerytury roczne. Dwie. W związku z tym on wychodzi oczywiście na tym gorzej. A dodatkowo to jest to, o czym pan wspomniał, że on nie może już odliczyć składki zdrowotnej 9% od podatku i wszyscy ci, którzy już płacą podatki, czyli powyżej 30 tysięcy, to odprowadzają do budżetu więcej pieniędzy niż dostają z tytułu tej tak zwanej 13 i 14 emerytury, ale to nie są w ogóle emerytury, to jest jednorazowe świadczenie, prawda? Trzeba to też pamiętać, to nie jest emerytura. Emerytura to jest coś, co człowiek sobie wypracował i ma prawo z tego korzystać. A to jest takie jednorazowe świadczenie, które służy wyłącznie celom wyborczym. Panie pośle, ale jeszcze co do Prawa i Sprawiedliwości, to mieliśmy ostatnie zmiany w rządzie dość znaczące, tak? No bo odwołanie wicepremierów, jedynym wicepremierem jest teraz Jarosław Kaczyński. Pierwszy raz od rządów Leszka i Millera mamy sytuację, że obok premiera siedzi wicepremier i trochę jest to interpretowane no, nawet jako może nie brak zaufania, ale upokorzenie Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki jakby postawił kropkę na D, jeśli chodzi o no, te wszystkie przypuszczenia, czy podejrzenia, czy oskarżenia o to, że jest niesamodzielnym premierem. No myśmy to wiedzieli od początku, że on nie ma samodzielnej pozycji, że wszystkie decyzje zapadają gdzie indziej. On nie jest premierem, który rządzi. On jest premierem, który podpisuje na polecenie Jarosława Kaczyńskiego. No ale to przedstawienie, muszę powiedzieć, żenujące z tymi dwoma fotelami na szczycie stołu, gdzie siedzi dwóch, siedzi pan premier, siedzi pan wicepremier, to jest jeszcze jeden kolejny przykład, jak PiS odwraca znaczenia słów. Bo już wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość wcale nie oznacza Prawa i Sprawiedliwości, to jest bardziej bezprawie i brak sprawiedliwości, ale teraz mamy taką sytuację, że premier okazuje się nie jest premierem, tylko jest wicepremierem, a wicepremier jest nad premierem. Więc to jest kompromitacja Morawieckiego, to po pierwsze, ale dziwię się, że tego sam Kaczyński nie rozumie, bo on jednak no, popiera tutaj Morawieckiego, natomiast nie zdaje sobie sprawy, że on ośmiesza tego Morawieckiego, a Morawiecki daje się ośmieszać. Ale on w ogóle... Ja spodziewam się, że to wejście... Absolutnie zmieni swoją politykę Kaczyński teraz w ostatnim tygodniu. Nie. Wejście Kaczyńskiego do rządu spowoduje po prostu jeszcze większy bałagan w tym rządzie. Dlatego, że Kaczyński naprawdę nie ma zdolności, nie ma capacity do tego, żeby rządzić. To jest człowiek, który ma anachroniczne poglądy na świat. To jest człowiek, który nie zna nawet procedur biurokratycznych, które obowiązują w państwie. To wszystko, w czym akurat Morawiecki jest biegły. I tu będziemy mieli no, po prostu bałagan, bo Morawiecki nie będzie podejmował żadnej decyzji, bojąc się tego, że Kaczyński może ją zmienić. Prawda? Będziemy więc czekali, aż Kaczyński przeczyta dokumenty. On będzie miał rozmaite pomysły. Będzie miał w związku z tym wydawał rozmaite polecenia, które z całą pewnością gdzieś będą sprzeczne albo ze sobą, albo będą sprzeczne z tym, co wcześniej ustalał Morawiecki. Będziemy mieli po prostu wielki bałagan. Ja nie pojmuję, w jaki sposób wejście Kaczyńskiego do rządu ma cokolwiek usprawnić. Wręcz to jest odwrotnie. Taka zagrywka PR-owa. Tak, no to jest takie stworzenie wrażenia, że premier, że Kaczyński jest jakąś wartością dodaną w rządzeniu. Kaczyński jest obciążeniem dla PiS-u. To jest obciążenie. Ten facet po prostu kieruje ten PiS w stronę przegranej. A ja w ogóle uważam, że no cóż, Kaczyński to jest, powoli wyrasta na główny atut opozycji, jeśli chodzi o wybory. I na koniec mamy pytanie od naszych widzów. Pierwsze pytanie od użytkownika Gina Wagner. Czy jako były działacz PZPR powinien być pan w życiu publicznym naszego kraju? To pytanie w ogóle, nie? To w ogóle chyba o wszystkich działaczy jest pytanie. Ale to dlaczego nie? Było 3 miliony członków PZPR-u, ile sobie przypominam. PZPR, przepraszam bardzo, proszę ocenić moją działalność jako osoby. W Polsce nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa. Znaczy owszem jest pod rządami PiS-u, tak, ale nie ma. W demokratycznych państwach nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa. Jeżeli pani Wagner albo podobnie myślący uważają tak, że dla członków byłych PZPR nie ma miejsca w życiu publicznym, to po pierwsze niech powiedzą
PiS-owi, żeby wycofał, nie wiem, pana Piotrowicza, czy pana Kryżego, czy Sariusza Wolskiego, którzy byli przecież w PZPR-ze. Ale po drugie, to są tego typu stwierdzenia, to mają charakter bolszewicki, bo to bolszewicy mówili, że jak ktoś należy do jakiejś klasy albo grupy, to trzeba ścinać wszystkich jak leci. Mógłbym też odpowiedzieć przekornie i powiedzieć, aniby w jakiej partii mogłem być, mając na 20, 25, 30. Nie było innych partii. A można było zawsze coś zrobić dla Polski. Także proszę się zapoznać z moim życiorysem, co robiłem, jak to robiłem, a potem możemy o tym dyskutować. Mamy jeszcze kolejne pytanie. Użytkownik Mike LTM pyta, czy KO będzie wnosiła wniosek o delegalizację PiS? Nie mamy takich planów. Natomiast jeżeli te wszystkie dochodzenia, bo tak jak powiedziałem, będziemy badali stan państwa, będziemy rozliczali odpowiedzialnych. Nie będzie odpowiedzialności zbiorowej. To nie będzie tak, że każdy z PiS-u będzie już teraz, prawda, pójdzie pod sąd. Absolutnie to właśnie jest pisowska metoda. Natomiast będą odpowiadać indywidualnie za podejmowane decyzje. I jeżeli okaże się na skutek tego audytu i tego przeglądu, że PiS jako partia dopuścił się jakichś rzeczy niecnych, prawda, że miał w planie, czy realizował plan pod wpływem rosyjskim na przykład, realizował plan podważenia podstaw rozwojowych fundamentów państwa, to taki wniosek o delegalizację partii może się pojawić, ale na razie nie ma takich planów. A nie widzi pan tego też, takiej możliwości, żeby kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości ewentualnie po waszej wygranej w wyborach Senatu, na przykład przed Trybunałem Stanu, no bo przecież nawet Donald najbardziej. A to robił to tak. Nagranie na tle loga Służby Więziennej. Ale to jak najbardziej, to w ogóle to jesteśmy tego pewni, że do tego dojdzie i dopilnujemy tego, dlatego że wiemy, poczynając od pana prezydenta Dudy, który łamał konstytucję kilkakrotnie, poprzez panią premier Szydło, która łamała konstytucję, premiera Morawieckiego, który też łamał konstytucję i rozmaici ministrowie, pan Sasin, prawda, i inni, czy pan Macierewicz, tyle tylko, że to postępowanie przeprowadzimy w sposób transparentny przez, jeśli chodzi o odpowiedzialność konstytucyjną, to przed Trybunałem Stanu i Trybunał Stanu oceni skalę winy i odpowiedzialności, jaka spada na tych panów, te panie, a także na innych. Ale jeszcze raz mówię, nie będzie odpowiedzialności zbiorowej, nie będzie tak, że każdy członek PiS-u nie będzie miał na przykład prawa pełnić funkcji publicznej. To nie wchodzi w rachubę. I kolejne pytanie od użytkownika Karolskiej. Czy liczy pan na przedawnienie afery FOS? Afera FOS w ogóle się już dawno przedawniła. Afera FOS skończyła się wyrokiem sądowym. Ja nie wiem dlaczego. Widocznie ktoś jest niedoinformowany, ale to było długie śledztwo, które było prowadzone. Ono zostało zakończone, już nie pamiętam, po jakichś 10 latach. Ono się rozpoczęło w 1989 roku i zostało zakończone po 10 latach wyrokami skazującymi. Główni winowajcy, czy odpowiedzialni za aferę FOS, czyli dyrektor generalny, tam jeszcze kilka innych osób, zostali skazani. Ponieważ to jest takie pytanie, jak rozumiem, nawiązujące do tego, że ja byłem w Radzie Nadzorczej FOS. Ja się w Radzie Nadzorczej FOS znalazłem w 1989 roku tylko dlatego, że wtedy wydałem książkę o zadłużeniu zagranicznym. I zwracam uwagę, to nie była Rada Nadzorcza w rozumieniu kodeksu handlowego. To była Rada Nadzorcza, która miała właściwie być taką radą programową bardziej, a ona nie miała kodeksowych uprawnień. Ale to właśnie Rada Nadzorcza wykryła nadużycia i skierowała jako pierwsza wniosek na przeprowadzenie kontroli przez ministra finansów funduszu, a następnie skierowała wniosek do Najwyższej Izby Kontroli. To właśnie Rada Nadzorcza zrobiła. Szanowni Państwo, tutaj stawiamy kropkę w naszej dzisiejszej rozmowie. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Oczywiście zachęcam do wszelakiej aktywności, komentarzy. Czytamy, no i sprawdzamy i zadajemy te pytania. Państwa i moim gościem był poseł Dariusz Rosati. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Miłego dnia.